polskiej inteligencji. Nawet, a nawet jeżeli nie inteligencji, to ludziom, którzy mieli jakiś majątek przed wojną, który został im zagrabiony niesłusznie i którzy mogliby budować klasę średnią po roku 90. Tej reprywatyzacji wtedy nie zrobiono, dlatego że cele były inne. Dzisiaj widzimy po komisji weryfikacyjnej, po tym, co pokazują media, że chodziło o to, żeby paru cwaniaków się uwłaszczyło, ukradło majątek często za grosze, za śmieszne pieniądze ludziom, którym się on należał, bo ta reprywatyzacja nie miała być jeden do jednego. To nie chodziło o to, żeby pozbawić majątku, pozbawić na przykład mieszkania kogoś, kto w kamienicy przez 50 lat zamieszkiwał. Tylko żeby stała się elementarna sprawiedliwość, żeby z tego wspólnego majątku narodowego też oddać krzywdy, które spotkały tych, którym komuniści ten majątek zabrali. Inna byłaby Polska, gdyby zamiast cwaniaków, adwokatów i urzędników te pieniądze dostali ludzie, którzy otworzyliby własne interesy, bo przecież to był początek lat 90. Największy problem, brak kapitału. Mieli kapitał do otworzenia własnego interesu. Nie jeden z nich miałby kapitał, żeby zarządzić taką dobrze rozumianą działalność społeczną czy publiczną, bo to byli często ludzie z takim patriotycznym nastawieniem, przekonaniem, że coś muszą dla Polski zrobić. Dzisiaj byśmy mieli zupełnie inne spory, ale tego nie można było wtedy przeprowadzić. Kwestia emerytur. To pamiętam już czasów, kiedy był AWS, dużego sporu. Propozycja, którą zaproponował pan Unia Wolności, pan Lewandowski i to towarzystwo, która skończyła się tym, że na końcu ich kolega Donald Tusk te pieniądze nam wszystkim zabrał. Prawda? Bo pierwsza opowiadano, jakie to będą piękne emerytury, jak to będzie się znakomicie nam wszystkim na emeryturze żyło. Później się okazało, że te emerytury będą byle jakie, a później się okazało, że te pieniądze trzeba zabrać, bo Donaldowi Tuskowi brakuje pieniędzy w budżecie. I propozycja wówczas Ruchu Odbudowy Polskich Środowisk Niepodległościowych. Budownictwo mieszkaniowe. Postawmy te pieniądze, tak jak w Niemczech, w RFN-ie, na budownictwo mieszkaniowe. Bo to jest ogromna bolączka. I kiedy te pieniądze, które musimy wszyscy odkładać na emerytury, byłyby zainwestowane w mieszkania, to po latach 20-30 przyniosą ogromne zyski. Każdy, kto wie, ile kosztowało mieszkanie, nawet tutaj pewnie w Lesznie, w połowie lat 90. ile dzisiaj kosztuje, to jaka to jest różnica. I po co były te fundusze inwestycyjne, które były de facto sposobem zarabiania pieniędzy dla obcego kapitału i dla obcych firm? Jak można było, każdy byłby współwłaścicielem na przykład dzisiaj mieszkania, prawda? Druga propozycja to jeżeli są pieniądze, które musimy wszyscy odkładać, to wybudujmy drogi, autostrady. Widzimy, jaki po wejściu do Unii Europejskiej skok nastąpił w Polsce dzięki temu, że są autostrady. One mogły być 15 lat wcześniej z pieniędzy odłożonych na nasze emerytury. Tak, tych pieniędzy nie ma, autostrady są 15 lat później. Takie krótkie przykłady tego, że mogła być inna wizja Polski i Polska 20-25 lat temu mogłaby wyglądać inaczej. Ja jedną tylko jeszcze uwagę zrobię. Z tego co pamiętam, to dopiero w te pół roku rządu pana premiera Olszewskiego udało się wypracować wzrost gospodarczy. Do czasu rządu premiera Olszewskiego mieliśmy spadek, zwijanie się gospodarki. Od tego rządu mieliśmy wzrost. Ale to o rządzie pewnie jeszcze będziemy mówić, ale już pierwsza osoba się zgłasza, pan doktor Misiak. Prosimy uprzejmie, nie wiem, jak podejdę z mikrofonem. Ja mogę, proszę pana. Wielokrotnie już tu się spotykałem z ważnymi personami. I pierwszy raz mam odwagę zabrać głos ze względu. Z jakiego względu? Po prostu dlatego, że jestem opcji narodowo-patriotycznej, radykalnej. Nie należę do żadnej organizacji, a należałem, bo byłem współdziałaczem zakładającym UPR. Spotykałem się z Korwinem i Walkiewiczem i tak dalej. Ale później trafiłem jako współzałożyciel Ruchu Odbudowy Polski. I cieszę się, że mogę super rozmawiać z rozmową bardzo dobrze, na pewno zorientowaną. I panie mecenasie, jestem wzruszony troszkę, ponieważ poruszę bardzo intymne polityczne zjawisko. I pan jest jednym z autorytetów, który może mi odpowiedzieć, ale w pewnym sensie zobowiązuje, nie zobowiązuje, tylko zalecam panu, że podanie będzie tak może intymne, że może pan powiedzieć, jeszcze nie nadszedł czas, żeby odpowiedzieć. Otóż dotykam
problemu olszewskiej, tragedii olszewskiego. Tą tragedią była nocna zmiana, kiedy udało mu się stworzyć rząd, który rzeczywiście nas by poprowadził tą drogą, którą obecnie podążamy. Ale współpracował tam wtedy ściśle w ruchu odbudowy Polski. Tak jak mówię, ja tu na Trojecznie Wierzchna byłem jednym z współzałożycieli. Tu mamy kolegów też z tej opcji. I niestety przeżywaliśmy tragedię, która trwa, do dzisiaj nie jest rozwiązana. Wtedy głównymi współpracownikami Olszewskiego był Macierewicz, Kurski i Włodarczyk. I teraz może już pan zaczyna kumać, mówiąc młodzieżowo. Otóż nastąpiła tragedia. I ta tragedia się zakończyła się właśnie tą nocną zmianą. Myśmy się tu spotykali z Kurskim, spotykaliśmy się z Macierewiczem tu na terenie Leszna. I to byliśmy pełni entuzjazmu. No, chciałbym powiedzieć, że właśnie jestem w wieku premiera Olszewskiego jestem. Tak, no, udało mi się jeszcze przeżyć. Otóż wtedy doszło do nas pewien, może tragiczny moment, zjawisko tragiczne, że między Macierewiczem, Kurskim a Włodarczykiem nastąpiła pewna dysharmonia polityczna. Myśmy odebrali tu doświadczeni już politycy, to w sposób bardzo przykry, ale jeszcze bardziej niż przykro, bo to się skończyło tragicznie. I teraz tak, w moim odczuciu, i teraz właśnie mówię, dążę do tego, że może pan powiedzieć, że zjawisko jeszcze jest za wcześnie poruszane, że możemy to przełożyć. Ja uważam, że w momencie nocnej zmiany, tej nocnej zmiany, która kosztowała nas kontrtransformację, nazwijmy to, Macierewicz był ministrem spraw wewnętrznych, miał do dyspozycji no, dużo środków, jak tam brygady, czy jakieś inne. Jednostki na Piśmańskie. O nich właśnie myślałem, ale wyleciały mi z głowy. I proszę, my, ci politycy z tamtych czasów, uważamy, że gdyby Macierewicz nie był w konflikcie z Włodarczykiem, to już mówię teraz dosyć ostro, mógł obronić ten rząd właściwy, prawicowy, mocny rząd, prawda, polski. I nocna zmiana nie doszłaby do skutku. Pewno, że kosztowałoby, mówię tu jako radykał, prawicowy radykał oczywiście, że w tym momencie Polska była na wielkim zakręcie. Tak to odczuwamy. I teraz pytanie, czy ten konflikt Kurski-Macierewicz kontra Włodarczyk wpływał i jak wpływał na Olszewskiego? Jak wpłynął, bo my odbieramy to, nie my, ja może za daleko idę w tym pojęciu, ale my to odbieramy trochę negatywnie. To jest raz. I przy okazji jeszcze, jako prawicowiec, jestem, mój rodowód to jest z
Stronnictwo Narodowe. Stronnictwo Narodowe. I w tej chwili pod ekipą Mieczyka Chrobrego podszywa się pan Winnicki, Bosak i tak dalej. Oni są niegodni Mieczyka, bo w okresie 16 grudnia tej próby puczu, która się nie udała, Winnicki pierwszy spierpapieżał. Bardzo brzydko młodzieżowo się odbieram. Mamy młodzież, więc a tu sami młodzi też. I odbierzecie to. Winnicki uciekał. Może później pan się też do tego odniesie. Bo obowiązek narodowców, którzy teraz nie są tak pewnymi narodowcami, należało ten pucz rozgonić. Dziękuję. Uprzejmie dziękuję, panie doktorze. Jeżeli mogę, czy mogę zrobić eksperyment? Kto z państwa oglądał film Nocna Zmiana? Żebyśmy wiedzieli, czy wiemy, o czym mówimy. Jeżeli można. Tu patrzę na młodszą też część naszego. Panie mecenasie, Bartku, czy mógłbyś w takim razie kilka słów w ogóle wprowadzić w problem rządu pana premiera Olszewskiego, a potem przejdziemy do odpowiedzi na pytania pana... Jasne, to oczywiście. Tak, żebyśmy wiedzieli w ogóle, o co chodziło. Dla nas sprawa nocnej zmiany jest jasna, jest to noc... Nasi najmłodsi urodzili się kilka lat po nocnej zmianie. 10 jest noc z 4 na 5 czerwca 1992 roku, kiedy właśnie zostaje odwołany rząd pana premiera Olszewskiego. Trzeba powiedzieć, to jest pierwszy rząd wyłoniony w pełni demokratycznych wyborach, bo czasem się opowiada, że pierwszy niekomunistyczny rząd to był rząd Tadeusza Mazowieckiego. Wszelkie opowieści o tym krążą, tylko że to był rząd komunistyczny z komunistami w jego składzie. Wyłoniony w wyniku wyborów kontraktowych. Znaczy w części komunistycznej. Prawda? Szczególnie w tych resortach siłowych byli komuniści. Dopiero wybory w 1991 roku to były późno, bo ponad dwa lata po upadku komunizmu w Polsce, tak, który się przyjmuje 4 czerwca, chociaż przecież to też nie był wprost upadek komunizmu, dopiero te wybory były wyborami w pełni demokratycznymi. Mieliśmy wtedy bardzo podzieloną, poszatkowaną scenę polityczną, dużo małych partyjek mających po kilkunastu czy kilkudziesięciu posłów, nie tak jak dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, powiedzmy Platforma, dwa duże. Była zdradzę tutaj młodszej części. Polska Partia Przyjaciół Piwa. Także nawet taka pan Janusz Lewiński, którego wszyscy lubimy, czyli Siara, był na czele tej partii, a członkiem był Krzysztof Jędrzejczyk. Tak, było wesoło. Więc bardzo trudno było stworzyć w ogóle jakikolwiek rząd. Panu premierowi Olszewskiemu tak naprawdę to był pomysł Jarosława Kaczyńskiego, to pokazało, że jest to osoba, która ma taką smykałkę strategiczną do tworzenia pewnych rzeczy. Jan Olszewski był osobą, która broniła wszystkich w trakcie procesów politycznych lat 70., 80. Kuron, Modzelewski, Michnik, Macierewicz. Znaczy, była to osoba ciesząca się dużym zaufaniem. Ale co odpowiedni kręgosłup, ale ciesząca się dużym zaufaniem. I ciężko było nawet ludziom z Unii Demokratycznej, dopiero jak się rodziła ta demokracja, powiedzieć nie, no my tego człowieka nie poprzemy. Dzisiaj to już się wszyscy dziwimy, bo nikt nie ma skrupułów i pan Borusewicz, który tak wiele zawdzięcza panu premierowi Olszewskiemu, mógł głosować przeciwko, czy wstrzymać się od głosu w uchwale upamiętniającej tą osobę. Ale wtedy było łatwo przez takie troszeczkę też koleżeńskie kontakty, znaczy te miasta nie były poprzerwane, stworzyć rząd. To rzeczywiście był od początku rząd mniejszościowy, ale to nie było największym problemem. Największym problemem było to, co ja tu powiedziałem, czyli inna wizja Polski niż tą, którą zaproponował, już nie mówię pan świętej pamięci Tadeusz Mazowiecki, bo to był bardzo trudny rząd, ale później Jan Krzysztof Bielecki. Niezgoda na taką właśnie drapieżczą prywatyzację, na grubą kreskę. To nie chodzi o to, żeby kogoś, do którego przyjdziemy, rozliczać, rozstrzeliwać. Ale tak powiedzenie, te 45 lat komuny, to nic się nie stało. Niech ci ludzie sobie teraz normalnie żyją i niech się dorabiają na naszym wspólnym majątku. Inna wizja Polski, chociażby jeżeli chodzi o członkostwo w NATO i Unii Europejskiej. Bo to Jan Olszewski, jeszcze w latach 70. to było takie polskie porozumienie niepodległościowe, taka organizacja niepodległościowa podziemna, stworzył projekt, mówił o tym, że Polska powinna być członkiem NATO i wtedy jeszcze nie było Unii Europejskiej, tylko EWG. I później w latach 90. to rząd Jana Olszewskiego pierwszy powiedział nie żadne NATO bis, bo to proponował
pan Lech Wałęsa, nie jakiś EWG PiS czy jakaś Unia Europejska, niezależnie co my dzisiaj sądzimy o Unii Europejskiej, bo ona ma szereg problemów, to nie trzeba sobie dzisiaj rozmawiać, ale chodziło o to, żeby Polska była w strukturach zachodu, a nie wschodu. I to premier, rząd premiera Rzeszowskiego złożył akces, żebyśmy wstąpili do NATO i do EWG. Dokładnie. I taki przejawem, ponieważ wszyscy myślą, że ta nocna zmiana to był pan Macierewicz i Nosteczek, co nie było dokładnie prawdą, dlatego że zaczęło się to wcześniej, kiedy Lech Wałęsa pojechał do Moskwy, miał negocjować z panem prezydentem Jelcynem wyprowadzenie wojsk rosyjskich z Polski. Wtedy jeszcze w Polsce stacjonowały wojska rosyjskie. I otóż z jakichś dziwnych względów... Czy to tak, żebyśmy to jeszcze też tutaj młodszemu pokoleniu... Wyobraźcie sobie, mamy już wolną Polskę, wolny rząd i tak dalej, a cały czas na terenie Polski są bazy pełne żołnierzy rosyjskich, uzbrojonych i tak dalej. Czyli tak naprawdę nie wiadomo, czy oni kiedyś nie wyjdą z tych baz, nie byliśmy w pełni suwerenni. Zaczęły negocjacje, tak, żeby oni się... Nie było gwarancji, że za chwilę powstanie jakiś komunistyczny kacyk, który powie, ja tu prowadzę swoje rządy i te na bagnetach rosyjskich, tak jak 45 lat wcześniej, te rządy odzyska. No, trochę starsi wiedzą, co to był Pusz Janajewa chociażby, jak zostały wtedy wojska użyte. Było takie ryzyko również w Polsce. Poza tym, no, proszę sobie powiedzieć, że te wojska do dnia dzisiejszego by tu były. I otóż zostały parafowane dokumenty w sposób trudny do wyjaśnienia dzisiaj, jeżeli tego nie wyjaśnił, i Lech Wałęsa pojechał do Moskwy z zgodą polską, żeby w tych miejscach, gdzie były wojska radzieckie, powstały spółki joint venture polsko-rosyjskie. Takie eksterytorialne enklawy, które rządziłyby się własnym prawem, własnymi zasadami. No, wszyscy wiemy, czym by to skutkowało. Wiemy, co to jest mafia rosyjska. Ci, którzy mieszkają w Warszawie, wiedzą, że to takie pustostany w Warszawie, właśnie postsowieckie, których do dziś dnia to są terytoria, w Warszawie może już niespecjalnie duże, ale do których Polska nie ma żadnej władzy. To są pustostany, którymi de facto zawiadują Rosjanie. Mielibyśmy Polskę w wydaniu mołdawskim, gdzie nie byłoby demokracji, nie było normalnego rozwoju gospodarczego, a rosyjskie wpływy byłyby niebywale silne. I wtedy, to był 22 maja, poszła depesza od polskiego rządu, jak tylko pan premier Olszewski dowiedział się o tym, że ma być takie porozumienie zapisane, poszła depesza, że rząd nie upoważnia prezydenta Polski do zawarcia takiej umowy. Czyli Lech Wałęsa nie mógł w takim kształcie tej umowy podpisać i rzeczywiście ona została później renegocjowana, przerobiona i na szczęście tych spółek joint venture nie ma. I od tego dnia, jak to wielokrotnie pan premier Olszewski powtarzał, ten słaby rząd, bo właśnie nie był rządem mającym 250-260 posłów, był skazany na poddanie się. To jest na upadek. To, że po tej awanturze... Po tej awanturze rosyjskiej tak naprawdę nie powiem. Wyrok, tak? Tak. Na ten rząd. Druga rzecz, to rzeczywiście była kwestia związana z lustracją. Korwin-Mikke wówczas złożył wniosek projekt uchwały, w wyniku którego, a wszyscy wiedzieli, że no, sytuacja powoli zmierza do końca. Trzeba ratować jeszcze to, co się da. Jedną z najważniejszych spraw była sprawa lustracji. Był projekt uchwały, która miała przedstawić listę tajnych współpracowników, przedstawicielom polskiego parlamentu, też prezydentowi, bo taką kopertę dostał parlament. To miała być lista sporządzona w oparciu o dokumenty MSW, która nie była listą wprost, że to już są osoby, które są na pewno tajnymi współpracownikami. To miało później zostać zweryfikowane w porozumieniu z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, pan profesor Strzembosz miał ocenić, czy dokumenty, na podstawie których tą listę sporządzono, są wiarygodne. Inna sprawa, że jak dzisiaj popatrzymy, to większość z tych nazw się sprawdziła. Że wspomnę pana Boniego, którego w tym filmie Nocna Zmiana tak bronił pan świętej pamięci Jacek Kuronia, który okazał się tajnym współpracownikiem, nie miał odwagi wówczas się do tego przyznać. Nie mówię o innych, których wszyscy wiemy, że byli już niejedną pozycję naukową na tym zakresie wydano. Rzeczywiście było tak, że ten rząd był słaby i kiedy zobaczono, co stało się w Rosji, w Moskwie, kiedy za chwilę podjęto uchwałę lustracyjną, to przyspieszono na niego całą procedurę upadku tego rządu. Nawet głosowanie zostało przyspieszone. Miało być o kilka godzin później, a zostało przyspieszone tylko po to, żeby pan premier nie mógł przyjechać do Sejmu i próbować bronić tego rządu. Co więcej, po upadku rządu pana premiera Olszewskiego powstał rząd pana Pawlaka. Trwał 33 dni. Rząd, który w ogóle nie rządził. Więc nie chodziło o to, że mamy lepszą propozycję dla Polski. Tak mogli uważać politycy, tylko chodziło o to, żeby odciąć od władzy tych, którzy realizują
polski, narodowy, patriotyczny interes. Za wszelką cenę, nieważne kto tym premierem zostanie, nieważne, że nie będzie rządził, no już później jakiś rząd stworzymy. Na razie, żeby ich tylko wyrzucić z ministerstw, żeby nie mieli dostępu do dokumentów. O to chodziło w nocnej zmianie. I rzeczywiście była taka teoria, że można było wtedy użyć jednostek wojskowych podległych ministrowi spraw wewnętrznych. Zresztą nie tylko chodziło o te jednostki, także inne teoretycznie mogłyby zostać użyte po to, żeby nie uniemożliwić upadek tego rządu.